Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Rizena. I dokańczamy, słuchajcie, zadania w mieście. Zajmowaliśmy się pancerzami, zajmowaliśmy się misami i dowiedziałem się od was, słuchajcie, w komentarzach pisaliście, że zwój telekinezy jest dostępny u Jacka. U Jacka, który oczywiście jest w latarni. I też była mowa o tym, bym w przybytku Sony, Madame Sony, przyjrzał się dokładnie obrazom, bo któryś z nich prowadzi do jakiegoś ukrytego przejścia. I tak teraz się zastanawiam, czy aby na pewno. Także pozwólcie, że się przyjrzę tym obrazom, oczywiście mając nadzieję, że cokolwiek tutaj będę mógł kliknąć. Lala, wulewu. Kim ty jesteś? What do you want? What? Porozmawiaj z szefem bandytów w mieście. Zadanie wykonane? I came to see if you have any casual work. Work? I can get my hands on enough workers if I need them. I'll take your gold though. If there's something you'd like to buy while you're here. Znaczy nie, ja swojego złota się nie chcę pozbyć. What are you selling? Gościu. Antiques. Golden ones. Things brought in by the refugees. All legit. I have provenance for all of them. A co robisz w magazynie? Why are you back here in a storeroom? Dangerous times. Lots of thieves. Man needs security. And where do these antiques come from? Inheritances. Grandmother's mantelpieces. Dobra, nie ściemniaj. A man gets caught selling anything illegal, trading artifacts, he gets in trouble. I deal in antiques. Where does that passage over there lead to? That? That's no passage. That's a storeroom. And you're going to stay away from it. Because it's my business. Okej, okay, ale zobaczmy, co masz tak naprawdę na sprzedaż. Wytrychy, żarty, pierścień i pierścień. Dobra, ukrywasz się przed kimś. Hiding from whom? There's a world of difference between hiding and being discreet. So what brings a man like you into a storeroom? There you go again. Blunt you are. I'm a man trying to make a living in difficult times. Oj, ty biedny. Times when creatures would take your life off you, and your fellow man would strip you of your pride. And what's a man without pride? This is why you don't like the Inquisition being here. The Don knows pride. I'm talking about years of injustice, years of faceless men, names on paper from the mainland deciding our fate. I'm talking about using events to escape the chains they've been keeping us in. People think it's just about surviving. But what's the point of having a life if you spend it paying taxes, working to the bone for others to live in gold and silk? A man needs pride. I'm thinking you must be that castaway. Oho, I've heard you've been już o mnie ploty, kurde, chodzą. Helpful to the Inquisitor, that is. What makes you say that? Oh, you know what it's like. Word gets around. And you do seem to be everywhere, collaborating, doing his good works. Good for him, that is. And his good seems to be leaving others starving, doesn't it? No, dobra, widzę, że nie da nam żadnych dodatkowych informacji. No i teraz tak. Albo możemy iść za jego plecami dalej. A, i tu jest ten magazyn, tak? Kurczę. No dobra, no to zapiszmy sobie grę. Zobaczmy, co mamy tutaj. Fiolka i jabłko. No to ten magazyn to taki trochę słabo. Nie jest obfity w żadnym wypadku. A, niestety zamknięte. Zamknięte. Przełącznik, zobaczmy. Gdzie wyjdziemy tym razem? Tutaj. Now who could teach me to pick locks? Ty! O kurde! My wyszliśmy w tym! Tam, gdzie jest ten Olf przetrzymywany. Czyli mogliśmy się tu zakrać w ten sposób. Ale jaja, dobra, dobrze wiedzieć. Znaczy już po ptakach, ale dobrze wiedzieć było, nie?
że mogliśmy tak to obejść. Nieźle. Swoją drogą, z racji tego, że początek, to ja chętnie sprawdzę waszą obecność na dzisiejszym materiale, także napiszcie w komentarzu, czy jesteście, czy oglądacie i czy nadal trwacie ze mną, z Rizenem. I ja dziękuję z tego miejsca również za wszystkie rady, słuchajcie, i wszystkie komentarze do tej pory. Także jeśli macie chwilkę, szkrobnijcie... klucz. Szkrobnijcie jakiś komentarz, naciśnijcie łapencję, będzie mi bardzo, bardzo miło. Fioleczka. Jabłko. To same jabłuszka. Jabłuszko. Tutaj wygląda, jakbyśmy mieli wyjść gdzieś na... nad morzem, nie? I'll have to pick this or find the key. Odpowiedni klucz. No dobra, czyli w zasadzie... No, fajnie... Fajnie było znaleźć jakąś nową postać. Nie wiedziałem, że to takie coś tutaj jest, ale no... Sprytnie podpowiedzieliście, żebym przyjrzał się dokładnie obrazom w przybytku Madame Sony, więc żaden taki spoiler. To właśnie, kurde, lubię. Jak ktoś mi nie da takiego bezpośredniego, wiecie... bezpośredniego spoilera, tylko normalnie, wiecie, takie naprowadzenie. Do you know Captain Steelbeard? Yeah, but I wish I didn't. I should never have got involved with him. Promised he was going to take me away from all this. Promised me the moon and the stars. Some men will say anything for a free fuck. And all I got was a whole heap of trouble. So don't go saying that name around me, because I ain't listening no more. Okej. Cid raczej z nami nie pogada. A kim ty jesteś? A, Łasica. No, widzę, że Łasica przyszedł trochę popić. Informacji nie potrzebuję. A ty kim byłeś? Oficer okrętowy. No dobra. No to lecimy, słuchajcie, w takim wypadku do Jacka. Kupimy od niego, a przynajmniej mam nadzieję, że kupimy od niego ten zwój telekinezy, ale jeszcze wspominaliście, że klucz do kufra Jacka jest tutaj gdzieś w tym dolnym przybytku, znaczy dolnej części wieży. Tu jest krzesło, tu jest łóżko i że ten klucz nie jest jako tako widoczny. Jest! Zawieszony z tyłu na belce. Proszę, proszę. A być może on w tym kufrze ma, słuchajcie, zwój telekinezy. Nie będziemy musieli może kupować. O! On akurat tutaj, kurczę, stoi. Ale stoi nas tyłem. Więc czemu by nie... 45 zł, pierścień, skóra wilka i kość. No, za dużo to ty nie miałeś, kolego. Skrzynia Jacka w ogóle było takie zadanie? The fuck? Dobra. Pohandlujmy. I teraz masz faktycznie zaklęcie telekinezy. Ja pierdziele, 100 kosztuje. God damn it. Czekajcie, może zardzewiały miecz mu damy w rozliczeniu. Możemy mu dać maczugę. Podejrzewam, że tego nie będę potrzebował. Solidna gałąź. Obrażenia cięte. Krótki łuk to raczej byśmy zostawili. Ochrona przed bronią kłutą. A, widzicie. Drewniana tarcza. Sprzedajmy mu drewnianą tarczę, bo oczywiście nam jest raczej niepotrzebna. Magia inne. Skóra dzika. Tak, trofea można sprzedać handlarzom, to chętnie. Kość. Handlarze za to zapłacą, no to proszę bardzo. O, no dobra, i możemy dorzucić jeszcze chyba... Czy możemy teraz jakby dokonać wymiany i to mi ściągnie jakieś 25 tych? Musisz dodać 25 sztuk złota. Tak, okej. Okay. Dobra, dziękuję. Dziękuję, to był uczciwy handel. I teraz tak, ta złota misa nas interesuje. Teraz jak zrobić, żeby wykorzystać zwoje, bo nie chciałbym tego zdupcić, więc zapisałem. Telekineza. Okej. Okay. I on to po prostu podniósł, tak? Super. Mam 3 złote misy. Czyli będziemy mogli też przy okazji wyciągnąć Olfa. Będziemy mogli też wyciągnąć Olfa i wydaje mi się, że ostatnie części pancerza będzie trzeba kupić. Nothing new for you. A i tu ktoś miał, kurde, w ogóle kupić sklep rybny.
Nie pamiętam, kurczę, kto. Tell someone who cares. You're going to spend your whole life hanging around. Ktoś miał tu kupić sklep rybny. What are you? You've got. Ajajaj, zapomniałem. Niko? Nie, Niko miał ten pierścień. I też nie wiem, czy kurczę ten pierścień nie jest pierścieniem, który chyba Nelson potrzebuje. Try someplace else. Dobra, czyli z Lucorem jeszcze nie mam co pogadywać. Go about your business. Tu też nie. No dobra, to gdzie jest ten, co nosi skrzynię? Kupię twoje pancerze. Innej opcji nie widzę, bo nie mam otwierania zamku. Well, I don't have them on me. Behind the warehouse, up the stairs is a room. Plates are in a seaman's chest in there. Here's the key. No właśnie, dostaliśmy klucz. No dobra. I don't think we have anything to talk about. Sergio albo Sergio. Idziemy po te pancerze, oddamy je i będziemy mieli z bańki. Tylko zastanawiam się, jak z tym sklepem rybnym, bo kurczę. Pamiętam, że parę osób zagadywałem o ten sklep rybny, tylko że ja nie pamiętam, czy ja czasem, kurde, ich nie obiłem ich po ryju. Można by było sprawdzić, oczywiście, w zadanku. Winogrona, oczywiście, że zabieramy wszystko. Więc jeszcze 28 złota mi zwróciło do mnie. A zobaczmy. O, sklep rybny, tak. Filus chce sprzedać swój sklep rybny. Czyli tak, Finn mówi, że kupca na sklep rybny można znaleźć w przystani albo tawernie. Dura mówi, że w tawernie u Patty jest ktoś, kto może chce kupić sklep rybny. A, i tu mieliśmy rozmowy. Może powinniśmy myśleć o zmianie pracy. No i Niko! Okej, okay, czyli od Niko musielibyśmy chyba, wydaje mi się, tak, musielibyśmy od Niko kupić ten pierścień, to wtedy być może by kupił właśnie sklep rybny. A ile mamy, ile mi zostało hajsu? 296. Ja pinkole, to się do zera, do goła. Proszę, znalazłem 3 złote misy i odzyskałem 5 pancerzy, to najpierw. Luca was after them. But he was unlucky. Good work. If only you had a little more faith and a little less profit in that brain of yours. Maybe you're the person to convince Luca to get out of town. I'd do it myself, but that man sends my mind to a dark place. Now then, about a reward. I thought that might be on your mind. Very well. O, mam wybór. You have a choice. Proszę, proszę. 200 sztuk złota, 5 średnich mikstur. Nie, no, zwój żartu? Mamy chyba. 200 sztuk złota, przyda się. Very well. Pogadam z Lucorem, żeby dokończyć chyba to zadanie. I'm sure you'll make him see the error of his ways. Consider it done. I'll collect my reward later. No i oczywiście mamy też złote misy. I found the 3 golden bowls. I'm impressed. Nimble work getting to him before they got to Esteban's rabble. I'll let Commandant Carlos know of your success. Thanks to you, I didn't have to get violent. That's behind me now. Now then, about a reward. I thought that might be on your mind. Oho, znowu mam wybór. Very well. Proszę, proszę. You have a choice. O nie! No, no kurde. I'll take the healing potions. Myślałem, że znowu będę mógł wybrać hajs. Dobra, czyli Carlos się o tym dowie, a my w takim razie, no co, będziemy musieli chyba kupić ten pierścień. Autozapis. Tego wygonimy stąd. No i chyba tak samo Olf zostanie zwolniony, bo misy wróciły na swoje miejsce. I gave the armor plates to Carrasco. So, you're with the Inquisition, are you? Why are you here? You come to finish me off for your new best friend? I think it would be best if you disappeared. And if I don't? Oh, forget that. I can see from your face what would happen. Okay, I'll make with a vanishing act. Get out! Get out!
Zastanawiam się, jak z tym sklepem równym, czy dałoby rady zrobić to trochę inny sposób, ale zapiszmy i zobaczmy, co się stanie, jak kupimy ten pierścień. Sell me the ring. Believe me, you're getting one good deal right there. Don't let Carlos or his people catch you with it, though. So, you'll buy the fish stall? Yeah. Fish from the shore in the mornings, sell during the day. Gotta be better than what I'm doing right now. Phylus will be happy to hear that. Phylus się ucieszy. No i super. Pierścień Niko. A zobaczmy, cóż to jest za pierścień. Siła plus 3. Okej. Okay. That's fine piece of pierścień. I wish I had the spare time you seem to have. Przy okazji zapytajmy, czy już jest mapa gotowa. The more often you ask. No Jezus Maria, no przecież pytam co kilka dni. Jaki typ. Proszę bardzo. Niko kupił twój sklep. Niko will buy your store. What? Is he crazy? Oh well, his craziness, my escape. Thank you for finding him. Here, I found this clam in a fish crate. Might be of use to you. Now you're fish free, what will you do now? I'm going to Patty's. I'll get the gold from Niko on the way. And then I'm going to get co? Very, jak tu zalejesz się w trupa? Głupio zrobić, kurde. Hajs... Oh, goddammit, czekajcie. Hajs wziąć i go wydać na konsumpcję? Nie lepiej zainwestować, gościu? Oh, no cóż, no rób jak uważasz. Rób jak uważasz. A my tymczasem idziemy zapytać, czy Olf już będzie wolny. Bo tutaj jest spotkanie braci. Jest tylko dwóch, więc musimy przyprowadzić tutaj trzeciego, więc bardzo możliwe, że Olfowi będziemy musieli powiedzieć, że hej. A właśnie, a ten czego uczy? Siła, miecz i kusza. O Jezu, on jeszcze za złoto, kurde. Ajajaj, zapomniałem, że żeby czegokolwiek się nauczyć, to musimy mieć złoto. Podstawy alchemii to nie. A, właśnie, coś było mówione, żebym się przyjrzał chyba po prawej tej części tutaj. Tylko nie wiem, czy to o to chodziło. Czy to jest jakby posterunek, czy posterunek jest tam gdzieś dalej. Że na prawo od wejścia się przyjrzeć. Dokładnie. Tu jest ławka. Nie widzę tutaj nic. To może nie o to chodziło. Dokładnie. O, o! Czekajcie. Co mi się wydawało, że tu mi mignęło. Czy nie? Ja może mam, kurde, jakieś schizy. Proszę bardzo. A, Tony stąd odejdzie, tak. Tony's going to leave. Good. That'll save me having to stare at him all day. Here's some gold to line your pocket. You should think about getting some training. A my czasem... We could use a man. Czy czasem Carrasco też nie musieliśmy powiedzieć? About this treasure seeker. Że zrobiliśmy sprawę. The business with Carrasco and the golden bowls has been dealt with. You can let the prisoner go. Oh, is that so? I found the three golden bowls and gave them to Carrasco. Are you sure? Absolutely. Well, I suppose there's no point in wasting food on Ulf then. We've more to be worried about than some bowls. Wait here, I'll get him. Hey, send the prisoner out here. No i świetnie. A, łasica opuści miasto. Widzę, że każdemu musimy jeszcze dodatkowo później zraportować to. That was good work. What happens now? I'll tell Carlos about Weasel's Brugelweed business and how you helped. You've earned a reward. Spend it wisely. You want more? Ty, warto do nich wracać. I'm sure you'll find someone else with work. These outlaws never stop. Warto do nich wracać. Kurde, czekaj. Poszukiwanie, nie inkwizycja, dać Inquisition spokój. Is letting you go. Nice work. Can't say I'm sad to be leaving this dingy hole. One hole to another, though. How do we get out of this town? I'll go down to the harbor quay and find my brothers. Once you can get us out of town, come and find us. But make sure the way is really clear, okay? We're not too fond of being led into traps. Czy ja mam wam jeszcze, kurde, powiedzieć, jak opuścić miasto? About you.
I told your brothers to come here. Thanks. I appreciate that. How's your search for an escape route coming? No jeszcze jesteśmy w trakcie. Well, we're not going anywhere. Co do waszej ucieczki? Why don't you just jump over the wall? Be difficult for one person to do that without getting caught. But three? Forget it. And I'm not leaving without my brothers. There's got to be another way. Got to be another way. No to będziemy musieli jakoś to kurde ogarnąć. Gdzie jest ten way? You know the way. Ty, a ty to kto? Strażnik. What reason do you have for staring just like that. Mam dla ciebie rudę żelaza, to on, w zasadzie możemy zagadywać do niego cały czas w ten sposób, że mam dla niego rudę żelaza. A czy czasem z tym nie musimy, o właśnie, powiedzieć, że kowal mu pracuje jak mrówka i potrzebuje odpoczynku. Lots of work means lots of profit. We're about the only ones doing well here. So we have to take the work. Czyli do wieku emerytalnego, okej. Smith looks like he's about to collapse. Walter. He's as strong as an ogre. Even ogres fall over at some point. I'm not a tyrant, you know, but the work has to be done. Jak mam pomóc? Who can help you with those jobs? There are a couple of servants here in the merchant's quarter. If you can find them and pay them to work for me, that'll take the strain off Walter. Here's a bag of gold for the servants. It doesn't get delivered, I'll know. Harbor Town is a small place. 120 otrzymaliśmy. Dobrze wiedzieć, żebyśmy nie przepłacili. Walter will get a break. As soon as he's finished Marcello's blade, he can stop. Show me what you have. Zagoń służących do pracy. Czekaj, służących. Kurde, pytanie, czy na przykład to jest służąca? Nie. Służących. I to jeszcze jest w dzielnicy właśnie tej tutaj kupieckiej. No ty wyglądasz trochę jak służący, ale ty już służysz swojemu tutaj typowi Leonardo. Więc to nas nie interere. Zobaczmy jak to wygląda. Wszystko co synowie, mapa wyspy. Zagoń służących do pracy. Tu w dzielnicy kupców. W dzielnicy kupców? Kurde, nie widzę tutaj żadnych służących. Są sami strażnicy jakby. Strażnik. Ty jakoś tutaj pomocnik kowala. O, bardzo. Hey, are you looking for some work? What? Alvaro has some work. A, i tam na murach był jeszcze jeden. What does he want? He needs some blade sharpening. That suits me. Dobra, faktycznie, on się nazywał pomocnik kowala. Czekajcie, musielibyśmy wejść na mury. I tutaj jeszcze pamiętam, jak zwiedzałem, to był jeden. Nie tu. Tam chyba sobie siedzi. O, właśnie, tu. Zapłaciłem temu 50, jak temu zapłacę 50, to mi zostanie jeszcze 20. Hey, you. You looking for a job? Might be. What do you want doing? Alvaro needs some wood chopping. Yeah, all right. I'll get started. No i super. No i mamy służących zagonionych do pracy. Także lecimy do pana Alvaro i powiemy, że załatwiliśmy sprawę. The servants you wanted are now at work. Excellent. You've earned my trust. Keep the rest of the gold. Czyli 20 sztuk złota. Okej, dzięki. It was a fair wage. If you want to beg for more money, sniff round Master Belshire in the gutters. Okej, i teraz w takim razie możemy chyba zaraportować Walterowi, że może sobie odpocząć. Oh, what's that? Alvaro says you can take a couple of days off. That doesn't sound like him. You just need to finish the blade stuff for Marcello. I've already finished the stuff. It's been in the cellar for a while. Alvaro's really got the hots for getting this delivery. Well, thanks for your help. If you need anything, maybe another time. Thanks for the break. Did me the power of good. One hand washes the other. A potrzebna twoja pomoc? Co takiego? What's up? O właśnie, a czegoś nauczyć? Can you teach me anything? If you're ready, I'll teach you the art of kowalstwo. No. Do you also work on artifacts? Whoa. If you found something, you have to hand it in. I do. Do you know what the Order will do to you if you keep artifacts?
You'll get recruited and bang, straight to the monastery. No to mam ten pierścień, nie? It won't just be you. I work on an artifact, I'll be in the same boat. And I'm not having that. I'm just a smith, remember? Dobra. About the blade staff for Marcello. The one I forged? Yes. Why is it so important? Alvaro wants to use this gift to make an important friend in the order. Będzie trzymał glewie w bezpiecznym miejscu. O, 50 złoto. He'll be keeping that blade staff safe. A, kurde, tam posmarowaliśmy you'd mu. You'd think so, wouldn't you? But Alvaro wears the key for the chest on his belt. But the cellar lock, it's old and rusty. A child could pick it with a piece of wire. That's Alvaro. Won't even pay for a new lock. Why is it you want to know? None of my business, but maybe I can help. No. Ty, jeszcze za 50 złota można coś do niego. What the hell? Czekaj. Co to są za informacje za 50 złota znowu? What's up? What else can you tell me? Stówę mu już oddaliśmy. Alvaro tends to creep around the house at night. Sleepless man. Probably up, counting his earnings. How would someone get into the cellar? In theory, as quietly as possible. And if Alvaro is awake, wait until he's not around. Dobra, to dostaliśmy takie kurde informacje, ale gdzie jest piwnica w zasadzie? Czekajcie, piwnica chyba jest tu. Now who could teach me to pick locks? No ale tak czy inaczej musimy... Yeah! Powiedziane było, że zardzewiały jest ten zamek. No to nie dało nam za bardzo informacji. To nie dało nam za bardzo informacji takich quality, no bo my i tak nie potrafimy otwierać zamków. Więc to nam do niczego niepotrzebne. Czy fajnie byłoby tą glewię oczywiście stamtąd zabrać, ją zajumać, ale nadal zamków nie potrafimy otwierać. Dobra, ile mam hajsu? 416, nie jest źle. Ja nie wiem, nie jestem pewien, czy ja wszystkim tym strażnikom z zakonu dałem znać, że wykonałem zadanie, bo wiecie, to trzeba byłoby tak kilka razy. Trzeba byłoby tak kilka razy, wiecie, powiedzieć temu, że okej, zrobiliśmy robotę. Później tego wygonić, na przykład człowieka Dona Estebana, a później znowu wrócić do strażnika, żeby powiedzieć, hej, wygoniłem go, nie? Także i wtedy dostajemy dopiero nagrodę taką sowitą, więc musiałbym się tam, kurde, pofatygować. Poprzegadać to. Ty, właśnie, a co tu masz w tej biblioteczce? Może się czegoś dowiemy? Ale doświadczenie plus 5, czemu nie? To zawsze się przyda, a on zawsze tu stał. Rodriguez, nie. Porozmawiajmy o interesach, to nie. Mo też nie. Więc wydaje mi się, że tutaj już wszystko zrobiliśmy. Teraz potrzebujemy znaleźć wyjście z miasta. Teraz potrzebujemy znaleźć chyba wyjście z miasta. Ingvar jest raczej na nas zezielony. Patty raczej nic nam nie sprzeda ciekawego. Przeskoczymy tu? O kurde, ała. Ała! If you have time for idleness, I envy you. Dobra, i tutaj chyba już mamy też wszystko zrobione. Co jest w tych skrzyniach, to chyba Durama nie musimy pytać. Carrasco, o właśnie, Lucor opuszcza miasto, proszę bardzo. Nice work. Tail between his legs, I'll bet. I'll inform Commandant Carlos. Now then, about i teraz nagroda, słuchajcie. Czy już trzecie zadanie w zasadzie mu oddajemy. Średnio mixturowany. No i super. Świetnie. I jeszcze nie wiem, czy o Delgado powiedzieliśmy, że wygoniliśmy go z miasta. Whatever it is, it's damn heavy. So you don't actually know what's in them? Trade goods, I'll wager. Spices, hides, stuff like that. Who do they belong to? The Order.
Warehouse is theirs now. What are they doing in there? Jak dużo pytań zadajemy. Co wiesz o artefaktach z magazynu? Kurde, znowu za 50 zł. Nie chcę mu oddawać 50 zł. Idziemy jeszcze zagadać do tego strażnika z zakonu, który jest przy wejściu. Mieliśmy dla niego oczywiście wykonać zadanie z Kostarem. Mieliśmy odprawić Delgado. I to też zrobiliśmy, ale nie pamiętam, czy wróciliśmy do niego i mu powiedzieliśmy, że z Delgado załatwiliśmy sprawę. Jak widać, Delgado tutaj nie ma. Dobra. Czyli Sebastianowi też to zaraportowaliśmy. Okej. Świetnie. Czyli wydaje mi się, że praktycznie wszystko mamy zrobione. O, proszę, już nowy człowiek na miejscu w sklepie rybnym. Teraz możemy jego zagadywać o ryby. Belszur też raczej nie jest zainteresowany tym, że już tutaj wszystko zrobiliśmy. Potrzeba paru rzeczy, to nie. Czyli nikt już z nami tutaj rozmawiać nie chce. Zobaczmy, jak zadania. Dzienniczek już się trochę pomniejszył. Jest tak, synowie Tyldy to jest poza miastem. Mapa wyspy... no, Nelson nadal ją robi. Patty chce opuścić miasto. Musimy wiedzieć, jak opuścić miasto. Wszystko, co uzdrawia... Leonardo potrzebuje 10 leczniczych ziół, 5 roślin i 2 korzeni. Lecznicze zioła, rośliny i korzenie. Korzeń leczniczy, ale to korzeni potrzebujemy 2, nie? 5 leczniczych roślin. A mamy 2. Okej. Okay. I 10 leczniczych ziół. Czyli potrzebujemy jeszcze 2 leczniczych ziół i 3 roślin leczniczych. No, w mieście raczej tego nie znajdziemy, tak czy inaczej. Pierścień Nelsona. Nelson chciałby odzyskać pierścień, który mu skradziono. Nelson, kurde, który to był Nelson? Wszystko, co jest przybite do ziemi. Potrzebny jest złom spoza miasta, więc też musimy się wydostać poza miasto. No i z komendantem, więc w zasadzie tylko i wyłącznie z Nelsonem możemy załatwić sprawę. Tylko pytanie jak? Pytanie jak? Zręczność, łucznictwo... no bo musimy... Nie wiemy nawet, gdzie ten Nelson... gdzie ten pierścień jest. After the crap you put me through, forget it. A teraz ten już nas nie będzie uczył, no trudno. Gdzie ten pierścień jest? Podejrzewam, że może mieć go ta babka, która się chwaliła, że ma taki super pierścień od swojego gacha. Tylko, że no co, pobijemy ją? Może w zasadzie moglibyśmy sprawdzić. Tak, wiecie, na Janka. Po prostu wziąć i ją okładać. To trochę nie przystoi. Ale przynajmniej będziemy pewni. O proszę, pierścień Nelsona jest. Now who could teach me to pick locks? Proszę, proszę. Nothing to take. Ale co, pytanie, za to nie będziemy mieli problemów? Lol? Ty. Nothing. Nikt nas za to nie ściga, ale jaja. No dobra, znalazłem twój pierścień. Może ty skończyłeś mapę. I'm so pleased that honesty still exists. I'd like you to keep the ring. Are you serious? Seeing it just reminds me of the break-in. I don't want it anymore. Are you sure about giving me the ring? Isn't it precious? Yes, of course. I don't even want to look at it. Take it with my thanks. I'm grateful. Thank you. A skończyłeś mapę? Is the map done? Of course. Oh, really? Super. No. Co? O ty kurde gnoju! Jaki... Ej, żartowniś się znalazł, no. Skończyłeś? I'm done. What now? Skończyłeś mapę? Tak. Serio? Nie. Żartowniś. Ale dobra, wykonaliśmy zadanie. Ochrona przed bronią kłutą. A co mi daje akrobatyka?
Co, wyżej skacze or something? Nie mam zielonego pojęcia. Akrobatyka. Czekajcie, C, B, N. Nie no, potrzebuję wszystkiego. No dobra, w zasadzie akrobatyka to mi niepotrzebna. Bardziej przed bronią kłutą. Nie wiadomo, kto mnie będzie tutaj kłuł. Czyli jedyne, co nam zostaje, to chyba pójść tam. Także, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie. O, się tutaj przesunę. Bye, bye.